16 lutego wspominamy błogosławionego Piotra z Castelnau, mnicha i męczennika. Piotr urodził się około 1170 roku na zamku Castelnau niedaleko Montpellier we Francji. Zarówno w życiu świeckim, jak i w życiu mniejszym odznaczał się niezwykłą inteligencją, pobożnością i oddaniem. W 1199 roku został archidiakonem Maguelon we Francji. Około roku 1202 wstąpił do opactwa cystersów Fontfroid. Został legatem papieskim i inkwizytorem za czasów Innocentego III. Wysłano go do Albigensów, aby przyprowadził ich z powrotem do jedności z Kościołem. Albigensi, wśród których wyróżnić można Katarów, Waldensów i Bogomiłów, odrzucali człowieczeństwo Jezusa Chrystusa i uważali, że Bóg stworzył tylko świat duchowy, niematerialny. Głosili też konieczność ubóstwa, czym zyskiwali spore poparcie wśród biednych ludzi. Piotr bardzo intensywnie ewangelizował wiernych w południowej Francji. Współpracował z nim m.in. święty Dominik Guzman, przyszły założyciel zakonu kaznodziejskiego. Albigensi byli bardzo niezadowoleni z dzieła, którego dokonywał Piotr. W roku 1208 zasadzili się na niego niedaleko opactwa Saint-Gilles-du-Gard, Languedocja we Francji, i tam go zamordowali. Byli oni wspierani przez hrabiego Raimunda VI z Toulouse, który pragnął, wykorzystując Albigensów, wzmocnić swoją pozycję polityczną. Prawdopodobnie mordercą był paź hrabiego. Według przekazów ostatnie słowa Piotra brzmiały: „Niech Bóg wam wybaczy, bracia, jak i ja wam w pełni wybaczyłem”. Zamordowanie Piotra stało się bezpośrednim powodem zorganizowania krucjaty przeciwko Albigensom na południu Francji, która rozpoczęła się w marcu 1208 roku. W czerwcu 1209 roku Raimund VI po odbyciu pokuty pielgrzymował do grobu Piotra i dla jego uczczenia złożył znaczną jałmużnę. Relikwie męczennika zostały spalone przez Hugenotów w 1592 roku. Kult Piotra został zaaprobowany przez papieża Piusa IX. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty uczyniłeś świętego Piotra męczennika gorliwym głosicielem wiary i naśladowcą męki Pańskiej. Spraw łaskawie, abyśmy idąc jego śladami osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.